tej strony Weronika. Cześć, tu Manfredi, po tygodniu z gitarą. Zapraszamy Cię na brodate dźwięki. Tak, ładnie równo powiedzieli. No. Witamy Cię w kolejnym odcinku z cyklu Harmoniki luźnym okiem. Jest to odcinek, w którym uczę Weronikę, jak grać na harmonijce ustnej i przy okazji siebie, jak grać na gitarze. Ale to nie w tym cyklu. To tak po godzinach. To tak po godzinach, ale dzisiaj stwierdziliśmy, że wezmę gitarę, ponieważ zrobimy kilka zagrywek bluesowych, między innymi właśnie zagrywki z utworu Hoochie Coochie Man. No i przy okazji kilka takich zagrywek bluesowych, które też będą pasowały do tego utworu. Ostatnio robiliśmy rytm shuffle, co nam się bardzo ładnie wpisuje w tematykę dzisiejszej lekcji. I robiliśmy vibrato, które również nadaje bluesowego charakteru, więc może zacznijmy od tego, zobaczmy jak idzie to vibrato. No jest takie, że jak gram to ćwiczenie z metronomem, to tak gdzieś za piątym, szóstym obrotem mi się fajnie tutaj załapuje to kurczenie się gardła, ale jak zaczynam, to nie umiem jeszcze tego złapać tak na... Tak, że to jeszcze jest takie przerywane trochę i takie to falowanie jest takie nierówne, nie? Tak. Że ono jest tak. Gdzieś tam sobie pływa, ale to tutaj ewidentnie słychać, że to jest kwestia wyćwiczenia. Ale już nie brzmi jak traktor, który dogasa. No jest progres i tutaj... Taka uwaga do wszystkich, jak ćwiczycie. Mam wrażenie, że większość nie docenia procesu. Nie docenia tego czasu spędzonego z instrumentem. Ja tu będę w każdym odcinku podkreślał, nie ma dróg na skróty. Niestety, trzeba po prostu swoje wysiedzieć z instrumentem i ćwiczyć. Nie da się tak magicznie nauczyć vibrato w dwa dni. Bo dużo dostaję komentarzy na zasadzie, nie wiem, ćwiczę obniżenia od 3 dni i mi kiepsko wychodzą. No to poćwiczę jeszcze przez kolejnych 30 dni. Ja ćwiczę od 2 miesięcy i dalej mam wrażenie, że mi tak sobie wychodzą. No ja je ćwiczę od 13 lat i mi tak wychodzą, no trochę lepiej, ale dalej jeszcze mogę je dopracowywać tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że się jesteśmy w stanie, nie wiem, w tydzień czegoś nauczyć. To jest proces, ale... Pocieszające jest to, czy będziecie ćwiczyć, czy nie, ten czas i tak minie, więc może lepiej ćwiczyć po prostu. Ja jeszcze dodam coś, co mi bardzo pomogło, jak mi powiedziałeś, żeby rozróżniać etap znalezienia, jak coś zrobić, od etapu wyćwiczenia tego. Tak jak przy pierwszych próbach z obniżeniem. Kurde, to nie brzmi jak obniżenie. Nie, ta technika też nie brzmi jak obniżenie. Może spróbuję inną zgłoskę. A to było to, że właśnie pierwsza, która jest wyłapana, potem to doćwiczyć. No tak. Czy jakoś tak to powiedziałeś? No tak, znaczy nie, no warto... Warto eksperymentować i szukać, bo czasami jesteśmy w stanie udoskonalić jakieś, nie wiem, ułożenie tutaj gardła, ale bardzo często ono samo nam się udoskonali w trakcie ćwiczenia po prostu. Zrobimy to obniżenie trochę siłowo, mechanizm jest zachowany, ale ćwicząc to jesteśmy w stanie to wypracować. O ile oczywiście nie robimy tego, nie zachowując podstaw takich dobrego ćwiczenia, czyli o ile oczywiście nie ćwiczymy, gdzie jesteśmy cały czas spięci, albo nie wiem, nie ćwiczymy w za szybkim tempie i tego typu rzeczy. Prawda jest taka, że bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie po prostu wyćwiczyć. Okej, okay. Czyli mamy to vibrato. Czy chcesz poklaskać shuffle? Czy chcę? Nie. Czy będzie to pożyteczne? Może. Dobra, to spróbujmy. Spróbujmy poklaskać szuflę. W jakim tempie ci się dobrze klaszcze szuflę? Żadnym. Ale klaskałam wczoraj chyba 80 czy 70? Bo 80 było za szybko, to dajmy 72. Tak. Zacząć od trioli czy od razu? Możesz od razu. 1, 2, 3, 4. No jesteś obok. Jestem obok. Tak, za bardzo zbliżam te. Tak, masz tendencję do tego, że za bardzo zbliżasz te szufle. No. Tutaj też ostatnio zauważyliśmy, że wychodzi problem z techniką klaskania, tak naprawdę. Tak. Bo się okazuje, że klaskanie wcale nie jest takie proste i tu możesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami. No, po pierwsze, to było odkrycie, że ręce to instrument.
Tak, że to nie jest tylko klaskanie, tylko że naucz się używać instrumentu, tak? Ja zazwyczaj nie wiem czemu, jakoś tak mocno machałam tą ręką, że ten dźwięk był uzależniony od tego, jak szybko jestem w stanie nią wrócić. A tak. Wystarczyło zacząć klaskać z nadgarstka, co w ten sposób siedząc mi jest trudno tu zrobić, dlatego próbowałam tak, ale sam tu tak naprawdę pracuję nadgarstek. I teraz mi się wydaje to oczywiste. Mieszkowi, jak o tym powiedziałam, też mu się to wydało oczywiste, tak, że nie pomyślał, żeby o tym wspomnieć. Tak, więc wspominamy o tym, że technika klaskania też tu ma znaczenie i też bardzo ważne, żeby robić to luźno, bez jakiegoś napięcia, tak żeby to wychodziło jak najnaturalniej. Dlatego jak próbowałam stukać czymś o coś, szło mi na początku lepiej, bo tu też pracuję tylko nadgarstek. Tak, bo pracuję nadgarstek, no zwłaszcza w szybkim tempie, jak zaczynamy klaskać całą ręką, to możemy nie wyrobić. Okej, okay, to przejdźmy może do motywu z utworu Hoochie Coochie Man. Jest to standard bluesowy, tak naprawdę jest to 16-taktowy blues, który różni się tym od zwykłego bluesa, że ma dodane 4 takty na początku. Czyli tego pierwszego akordu mamy 8 taktów zamiast 4 taktów i tak naprawdę na tym akordzie gramy właśnie ten motyw przewodni. To jest jedna z wersji, ponieważ wersji tak naprawdę jest kilka. Każdy gra to trochę inaczej. To jest wersja spopularyzowana przez Claptona. I Clapton to właśnie grał z takim rockowym zacięciem, z tym riffem. Tutaj pod spodem są do tego taby. No i możemy spróbować jeszcze raz tutaj zademonstrować, jak to brzmi. To jest dosłownie kilka dźwięków na pentatonice molowej. Trzeci obniżony o pół tonu. Czwarty na wydechu, czwarty na wdechu, trzeci obniżony o pół tonu i drugi na wdechu. I zagrajmy jeszcze, jak to powinno brzmieć. Niestety nie mamy tu wokalisty. Ja będę grać nie Mieszko, więc nie dokładnie tak, ale... Okej. Okay. One, two, three. Gypsy woman to all my mother. Before I was born. Tak, przytkało. Okej. Okay. Słyszałeś, jak to brzmiało przed chwilą? Słyszałem. Jeszcze raz, poćwiczysz śpiewanie. One, two, three. Gypsy woman told my mother before I was born. Coś tam, nie wiem, jak było dalej. Bla, 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 bla. Okej. Okay. W każdym razie tak jest 8 razy w tym utworze. No i potem przechodzimy sobie na C. I tam tak naprawdę jest dalej wokal. Ja tu się może nie będę już błaźnił wokalnie, bo akurat śpiewać nie umiem, nigdy nie umiałem i obawiam się, że nigdy się nie nauczę. Chociaż kto wie. W każdym razie dalej tam harmonika improwizuje w oparciu o różne zagrywki, nie wiem, co komu w duszy gra. I to jest jedna z wersji, ale nauczmy się też dwóch pozostałych wersji. Ta bardziej oryginalna wersja, tak mniej więcej jak grał to Muddy Waters, brzmi w ten sposób. Czy jeden dźwięk jest pominięty? Nie, tam jest zupełnie inaczej. Zaczynamy od pierwszego na wdechu. Gramy tak, pierwszy na wdechu, drugi obniżony o cały ton, drugi obniżony o cały ton, drugi na wdechu, czyli... W oryginale w ogóle ten utwór jest chyba grany w tonacji A. My to przetransponowaliśmy do G, żeby grać na harmonice w tonacji C. Ponieważ zakładamy, że większość widzów ma harmonikę w C, a niekoniecznie inne tonacje. Więc ta druga wersja, taka bliżej oryginału, właśnie jest w ten sposób grana. Ostatni to jest trzeci, tak? Drugi na wdechu, ale to to samo. No prawie, no to tylko, że, jest, tylko że tam trzeba zagrać drugi obniżony o cały ton, a ty grasz o pół tonu, więc to warto wyćwiczyć. Dlatego zrobiliśmy tę wersję Claptonową, bo ona jest tutaj trochę prostsza, jak jeszcze jesteśmy na etapie nauki obniżeń. No. Ja jestem w stanie zagrać to obniżenie na drugim, ale mam cały czas problem z przechodzeniem na nie płynnie z innego kanału. No to kwestia do ćwiczenia tak naprawdę. Jeszcze, wciąż. Więc to jest ta wersja taka bardziej Muddy Watersowa. Ona w oryginale jest grana w tonacji A. Ta wersja Claptonowa, z tego co wiem, jest chyba w E-dur grana.
Czyli wtedy byśmy musieli wziąć harmonijkę w tonacji A-dur. My gramy w drugiej pozycji. I jest jeszcze wersja taka trzecia, która brzmi w ten sposób. To jest rozwinięcie tej wersji drugiej, czyli... Tutaj gdzieś zamieścimy taby. Możemy sobie to przenieść oktawę wyżej, to będzie nam łatwiej na początku, czyli od czwartego na wdechu zagrać. No to w ogóle nie brzmi. Tylko tutaj właśnie kwestia tego, że ten drugi na wdechu brzmi tak bluesowo. No i jeśli chodzi o ten utwór, to by było w sumie tyle. To jest ten przewodni riff, który się powtarza cały czas. Warto jest ustalić w momencie, kiedy przyjdzie ci zagrać ten utwór gdzieś na jam session, warto jest ustalić wspólną wersję. Bo często się zdarza, że ktoś rzuca dobre gramy Huchimena, to jest taki standard, że wszyscy oczywiście go znają, i gitarzysta zaczyna grać, a harmonikarz do tego, a jeszcze nie wiem, klawiszowiec wtedy. I wychodzi jakaś taka wypadkowa tych trzech wersji, więc warto jest ustalić, którą wersję będziecie grać. Mi najbliższa jest ta wersja Claptona, czyli ta. Te dwa pozostałe riffy to bodajże w ogóle któryś z tych riffów jest z utworu Manish Boy, ale na jamach zauważyłem, że nikt się tym nie przejmuje i tak naprawdę te trzy riffy są grane wymiennie, więc warto jest ustalić, który będzie grany, albo posłuchać, co gra gitarzysta, albo ktoś, kto prowadzi tego jama, i się po prostu dostosować po pierwszych, nie wiem, dwóch taktach. Bo w zasadzie ten motyw pojawia się już na samym początku. I zróbmy jeszcze może jakieś ze dwie zagrywki, takie pod ten utwór. I będziemy bazować na tym samym rytmie, co tutaj mamy, czyli tym ta-ta-ta-da-dam. Czyli to jest połączenie trioli i szafli. Okej, to zróbmy może... Zróbmy taką zagrywkę jako pierwszą. Gramy od czwartego na wdechu, czwarty obniżony pół tonu, czwarty na wydechu, trzeci obniżony pół tonu, drugi. Czyli z czwartego, a potem idziesz na... I na drugi. Ja idę akurat na drugi. Jest chyba wygodniej na trzeci. Ale drugi lepiej brzmi. To przejście między czwartym a trzecim dużo czasu zajmie. Teraz trochę za wcześnie już zaczynasz. No. Ta, 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 da, ta, ra, ta. Kwestia wyćwiczenia, żeby ona tak ładniej brzmiała jeszcze. Ale to jest bardzo częsty ten zjazd taki właśnie z czwartego na wdechu przez czwarty obniżony na czwarty ten. To zróbmy może taką. Będzie, żeby to było, nie było za dużo obniżeń. Czyli mamy pierwszy na wdechu, drugi na wydechu, drugi na wdechu. Trzeci o pół tonu i trzeci na wydechu, albo drugi na wydechu. Okay. A jak to rytmicznie szło? Trudne.
Nikt nie mówił, że będzie łatwo. No, trudny przeskok, ale podoba mi się, bo w ten sposób się tego nauczę. No tak. Więc mamy dwie zagrywki. I zrobimy może trzecią, taką. Mhm. Więc jest tak. Pierwszy na wdechu. Mhm. Drugi na wdechu. Coś innego tam grać. Drugi na wdechu. Trzeci o pół tonu. Czwarty na wydechu. I teraz mamy coś takiego. Robimy sobie na czwartym i piątym, na dwudźwięku. Tła, ta, ta, tła, ta, ta, tła, ta, ta, na wdechu. Na czwartym i piątym? Tak. Bardziej na czwartym i ten piąty tak jakby kącikiem ust go zahaczamy tylko. I później trzy razy. I potem to samo co na początku było w drugą stronę. Czwarty na wydechu, trzeci o pół tonu, drugi na wdechu. I w całości. Tylko w rytmie. Tylko ten ostatni dźwięk trochę możemy przytrzymać i vibrato na nim zrobić. O. No to teraz to doćwiczymy. A Mieszko ćwiczy na gitarze, to będę mu przeszkadzać. Tak. Może? Może na za tydzień się nauczymy trochę lepiej. Może. W każdym razie mamy nadzieję, że podobała ci się kolejna taka krótka lekcja. Trzy nowe zagrywki. Trochę śmiechu. Manfredi śpiewa. Bo śpiewać każdy może, ale nie każdy powinien. Czekaj, miałam tu zagrać z vibrato. Nie umiem vibrato. Ja też nie. Dzięki za dziś. Tak, dzięki za dziś. Harmoniki w dłoń. No, gitary też mogą. To trzymajcie się i pamiętajcie, żeby lajkować, komentować, lubić gdzie się da, udostępniać gdzie się da. I możecie też zajrzeć na naszego Patronite'a. Jest tam nas coraz więcej. Co nas bardzo cieszy. Co nas bardzo cieszy. I do zobaczenia za tydzień. Hej! Chociaż harmonikę wziąć w rękę. Mówiłeś, że bardziej nie będziesz gotowa. Dobra, wygrałeś. Gotowa? Tak. One, two, three.